Cześć, dzień dobry, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek Biznes Technologia. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak można stworzyć jedną z najciekawszych, z najświeższych, z najbardziej sexy marek w Polsce na podstawie jednej z najnudniejszych, najbardziej nielubianych. I tych aktywności, których unikamy, czyli płatności. Czy da się sprawić, że płatności są seksi? O tym i o wielu innych tematach porozmawiam z Moniką Król, moją gościnią. Cześć Monika. Witam Cię, jak bardzo serdecznie. Do trzech razy sztuka udało się. W końcu, w końcu się udało. W ostatnim momencie warszawski deszcz nam chciał to utrudnić, ale bardzo się cieszę, że jesteś moją gościnią w studio. Ja również. Zacznijmy od samej nazwy może. Jak powstał Blik? Skąd pomysł na nazwę? Tak, rozmowy o nazwie Blika miały miejsce na samym początku, wtedy, kiedy w ogóle powstała idea tego, żeby technologię, którą stworzyło, wymyśliło PKO-BP, wykorzystać na potrzeby stworzenia tego standardu płatności. I wtedy też zaczęły się dyskusje o tym, jak on się powinien nazywać. Oczywiście były, były one różne, tak dyktowane też tym, jakby jaka była historia systemu. Zastanawiano się nawet nad tym, czy mogło to być ICO, natomiast, w związku z tym, iż to było bardzo mocno powiązane z jednym bankiem, a system miał być ogólnopolski, mm -hmm. zdecydowano się na pracę nad, nad nazwą, która będzie zupełnie niezależna, właśnie po to, żeby pod jednym parasolem płatnościowym nowej marki, jakby zawrzeć cały system bankowy. Był brzuch do agencji klasycznie. Mm -hmm. I tam jedną z propozycji był właśnie Blik i Blink od początku jakby zyskał dużą sympatię ze względu na to, że ma w sobie coś takiego, co też, o co też chodziło w pozycjonowaniu tych płatności i koncepcji produktu, czyli że jest taki jak w mgnieniu oka, szybki, taki błysk. Ale też Blink Blink może być. To Też Blink Blink, dokładnie, więc to jedno, a jeszcze propos marki, to też co do wyglądu. Pamiętam, że w briefie było to, iż mam podkreślać polskość, to, że powstał mm -hmm. w Polsce, stąd też te biało-czerwone barwy w logotypie. Także tak. Taka historia. Zresztą właściwie ciekawe, bo w ogóle dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek zainteresowanych historią Blika odsyłam do jednego z pierwszych odcinków, które nagraliśmy z Darkiem Mazurkiewiczem, CEO. No bo bardzo łatwo było zrobić tak naprawdę system informatyczny, to znaczy może nie łatwo, ale podążyć taką myślą OK, to robimy polski standard płatności. Zresztą tak się nazywa spółka. Jest to system informatyczny, który prawdopodobnie nigdy nie przebiły się do takiej świadomości szarego konsumenta, konsumentki, no bo nawet trudno to zapamiętać, prawda, więc no ta krótka nazwa, taka nazwa wpadająca w ucho być może no była jednym z powodów, dla którego teraz no blika praktycznie w Polsce znają wszyscy. Tak, to na pewno była dobra decyzja. W sensie polski standard płatności odzwierciedla te ambicje i tam jesteśmy. Rzeczywiście jesteśmy standardem, do tego jeszcze systemem istotnym obecnie, z punktu formalnego. Natomiast, natomiast nazwa jest wdzięczna, krótka, zapamiętywalna, więc, więc dobrze, dobrze się wpisała w strategię, w strategię budowania tego standardu płatności. No właśnie, bo to też jest taki ciekawy case z punktu widzenia samej marki, gdzie blik jest immanentną częścią rozwiązań bankowych, które no, za którymi są ogromne ogromne marki, największe w Polsce marki bankowe, a jednocześnie zdecydowaliście się na tworzenie własnej komunikacji i własnej marki. Tak, to było istotne z tego powodu, o którym powiedziałeś, czyli tego, że płatność jest takim, no nie chcę tutaj obrazić, bo to moja domena, od którą pracuję mhm. od dobrych kilku lat, natomiast jest rzeczywiście takim, no powiedzmy najnudniejszym etapem w całym procesie zakupu a jeszcze do tego z konotacją negatywną no bo kto lubi wydawać pieniądze często i gęsto więc, więc rzeczywiście tutaj była potrzeba tego aby jakby oderwać się od tego, tego ciężaru jakby finansów i bankowości jednocześnie będąc zakorzenionym w aplikacji mhm. bankowej nadać marce tak lekkości produktowi właściwie mhm. nie tylko marce i to, I to rzeczywiście zajęło nam sporo czasu, a ja chętnie o tym trochę więcej opowiem. Słuchaj, no to jest, bo możemy trochę o tej cezurze sobie opowiedzieć, no bo spółka powstała 2.13. Mm -hmm. Jak rozumiem 2.15 blik ujrzał światło dzienne, tak? Czyli ósme urodziny, zdaje się, ostatnio obchodziliście. Tak, tak, tak. 2015 to był taki y, moment marketingowego lączu y, mm. produktu. Tak jak już pewnie wielu słuchaczy wie sześć banków jako udziałowcy, więc to dawało też taką dosyć solidną bazę do startu w kontekście użytkowników apek mobilnych, chociaż to jeszcze były początki apek mobilnych, to nie były jakieś olbrzymie cyfry, natomiast po sześciu miesiącach od tego launchu mieliśmy około miliona użytkowników tak, we wszystkich mhm. tych bankach udziałowcach, więc to była spora baza do tego, żeby móc zacząć mówić o bliku też marketingowo, tak? No bo wiadomo, że zanim się nie zbuduje zasięgu usługi, trudno mm -hmm. mówić o jakimś masowym marketingu. Tutaj dzięki tej masie, którą dawały nam banki, można było mówić już o komunikacji. Chociaż ta komunikacja na początku była dosyć mocno ograniczona, mimo wszystko, bardziej skoncentrowana na tym, na takim marketingu bezpośrednim, kierowanym przez banki do użytkowników. Bardzo szybko przekonaliśmy się, że to jest zdecydowanie za mało więc podjęliśmy decyzję o tym, że musimy jakby zacząć inwestować więcej we własny marketing, chociaż ten marketing ze względu na skalę usługi, bo tutaj nie mówimy tylko o bankach, tak, bo to było sześć mhm. największych banków, może za wyjątkiem PKO S.A., natomiast my budowaliśmy też sieć akceptacji. Ze względu na jakby jeszcze niepełną sieć akceptacji też nie mogliśmy sobie pozwolić na taki jakby bardzo szeroki Monika marketing. Monika, będę czasami dopytywał mhm. sieć akceptacji, czyli? Czyli y, punkty sprzedaży. Punkty no, sprzedaży. Tak. zarówno tej detalicznej, takiej standardowej, tak? Brick and mortar czy e-commerce, tak? Więc my te pierwsze miesiące, właściwie lata rozwoju blika, to była bardzo intensywna praca nad rozwojem tej sieci akceptacji, czyli tych punktów, w których można płacić blikiem. Plus jednocześnie oczywiście praca nad pozyskiwaniem kolejnych banków spoza grono, mhm. grona udziałowców. I ten marketing ograniczony, natomiast... Bardzo szybko, przy pozyskaniu już całej sieci akceptacji dzięki współpracy z agentami rozliczeniowymi, którzy agregują jakby mm -hmm. sklepy, byliśmy, byliśmy na takim etapie, że mieliśmy, no może nie 100, ale po 90% zasięgów na, na akceptację Blika w sieci sprzedaży i zdecydowaliśmy o tym, że wyjdziemy z pierwszą kampanią. I te pierwsze kampanie Blika były bardzo, w cudzysłowie powiem, bankowe. Czyli możesz, takie... przypom możesz przypominasz sobie, jakie, jakie były pierwsze tam. Nie no nie mnie wiem. tam jeszcze wtedy y, nie było, natomiast one były takie mocno poprawne, spokojne, tak jak to branża finansowa się mm -hmm. komunikuje mm, bez jakiegoś, bez jakiejś nutki, szaleństwa, humoru. Czyli pewnie o tym, czym jest produkt w ogóle bardzo czy tak. To tak porażę, bardzo takie tak. produktowe, mm -hmm. mocno o tym, gdzie, jak i co. Takie trochę tutoriale. Mm -hmm. I też jakby strategicznie wtedy w początkach Blika stawialiśmy na fizyczne sklepy. Taka była, taki był pierwszy pomysł okay. na, na rozwój blika, natomiast to też w ciągu chyba pierwszych kilkunastu miesięcy zostało zweryfikowane że jakby ten największy potencjał tak naprawdę do pozyskania, najmniejsza konkurencja jednocześnie mm -hmm. w, w kontekście nowoczesnych metod płatności, to właśnie e-commerce. I że tam, i tam jesteśmy w stanie dużo więcej i dużo szybciej ugrać. No, i też tam ten ból klienta jest ogromny. Muszę wyjąć kartę, kod, coś tam. Jeszcze nie daj Bóg zapłacić skąd sprawdzenie. wszystkich danych, to? tak. Po prostu oczywiście nadużycia, które też jakby ludzie odstraszały od tego, żeby podawać wszystkie dane z karty tak. i tak dalej. Ten długi proces, tak, więc to, to zdecydowanie. I tam jakby widzieliśmy, że to jest ten moment, gdzie i, ta, i, ta, i ten kanał, to nazywamy kanałami sprzedaży Blika, mhm. w, który należy, w który należy inwestować. I to był który rok mniej więcej? To, było już to był ten, już 2016, się... początek 2017. Ja dołączyłam do Blika w drugiej połowie 2017 roku i pamiętam taki moment jeszcze zanim dołączyłam prezentację dla Redy Nadzorczej, gdzie pokazywałam jakby swoją koncepcję na rozwój, rozwój marki, na to, gdzie chcemy być i jak to zrobić. I między innymi miałam taki slajd na końcu, gdzie miałam tylko jeden wielki, jedno wielkie słowo bliknąć, jako, mhm. jako taką ambicję, że chcielibyśmy, żeby rzeczywiście za kilka lat, wtedy myśleliśmy tam o perspektywie no, maksymalnie 4-5 lat, ludzie używali czasownika blikać, co się aktualnie dzieje, więc wielkie mhm. szczęście. To rzeczywiście mm, taka duma marketingowa dla mnie, mojego zespołu, że. No właśnie, jest bardziej blikań, się czy bardziej puść mi blikam, bo to. I to, i to. Moje bajce społeczne bardziej puśćmi blika. Puśćmi ale też bliknimi. mi. Bliknij, też się okay. mówi, no, to ja ci później bliknę. To jest, mm -hmm. to zależy, zależy, kto. Okay. kto jak no ważne, że się zakorzeniło po prostu tak w, w takim codziennym użytkowaniu. Także, także to była ta ambicja, którą wtedy sobie definiowaliśmy, ale droga oczywiście, no to, to rzeczywiście zajęło tych, tych dobrych kilka lat. Tam też rozmawialiśmy sobie o tym, jakie są te drogi. Mówiliśmy też właśnie o e-commerce i o tym, że. Nasza komunikacja, i tutaj zmierzam trochę do briefu i do takiej zmiany w tym, jak się, jak się zaczęliśmy pokazywać, musi odzwierciedlać to, czym jest marka. jakby tym food, Czym jest produkt. Mhm. Produkt, i od początku o nim tak mówimy, jest łatwy, szybki, prosty i bezpieczny. I to, co chcieliśmy, jak chcieliśmy pokazywać markę, też miało takie być. Był taki ważny moment, kiedy to przekonaliśmy radę nadzorczą. Pod koniec tego 2017 roku, że należy, że już należy przynajmniej zdublować budżet marketingowy, że jesteśmy gotowi na to, żeby ruszyć z masową komunikacją i postawić tutaj też taka dosyć odważna decyzja, przede wszystkim na młody segment. Byliśmy mocno przekonani po całej analizie. Oczywiście to nie tak, że tym sobie naczuje. wybieraliśmy tylko bardzo mocne i głębokie badania, zarówno tego, co się u nas działo, jak i z bankami, które z nami współpracowały. Zrobiliśmy, stwierdziliśmy, że młody segment to jest ten, na który należy postawić, bo wiadomo, uh -huh. on z natury rzeczy, tak, młodzi ludzie są otwarci na innowacje, bardzo szybko. Komerc, <Practice Albertofera> mobilność Adoptują, dokładnie, więc to, to było to. O, oni też y, m, mogą, i taki był nasz plan, stać się takimi orędownikami, ambasadorami marki. Dla tych starszych hmm. pokoleń. I yy, wybraliśmy wtedy Silka, MC Silka. To była taka przełomowa kampania Blikomania, yy, usageowa kampania, która jakby mocno promowała yy, transakcyjność Blika, bo to jest to, co jest najważniejsze. Duża skala transakcji nie pozwalała na to, żeby każdemu człowiekowi w programie lojalnościowym dawać nagrodę hmm. za transakcję. Wybraliśmy ten model loterii, który zresztą do tej pory z nami jest i jest bardzo lubiany przez użytkowników. I w tej loterii wykorzystaliśmy rapera, który wcale nie był jakąś celebrytą, mm. bardzo szeroko znanym. W swoim oczywiście gronie, segmencie jak najbardziej. Jednym z najszybciej chyba mówiących ludzi w Polsce jest... I on właśnie tym, jak prezentował blika w naszych spotach, odzwierciedlał dokładnie to, co chcemy powiedzieć o marce. Tak? Był, był lekki, z polotem, on pisał też teksty z nami do reklam. po części oczywiście była praca agencji, ale on jakby docelowo to, co dostawał w postaci briefu od agencji, sam tworzył i sam pisał teksty tych rapowanych, ja naszych ja blikowych piosenek. Dzisiaj odsłuchiwałem sobie właśnie te piosenek. pierwsze kampanie no. Więc to właśnie było szybkie, ale czytelne, ale przyjazne i, i, i łatwe w odbiorze. Jednocześnie w powiązaniu z tą taką troszeczkę odrealnioną y, warstwą y, obrazu, która była, tak, bo to było mocno kolorowe, takie nierzeczywiste, uproszczone mm. trochę, y, symboliczne, powodowało, że ta komunikacja jakby zupełnie lądowała na innym gruncie niż standardowa komunikacja finansów. To zaczęło być fajne i cool. Y, ta grupa docelowa, do której mówiliśmy młodzi ludzie, oni sobie tymi tekstami y, jakby żonglowali, Jesteś śpiewali. W zarapować? Myślę, że sobie darujemy tutaj. I natomiast ja natomiast to, co nam do tej pory zostało i to, co mamy zresztą w kuchni, chyba nawet kredą wypisane na ścianie, kto nie klika bliko, tego złoto nie dotyka, to jeden tekst właśnie z tych pierwszych... Mamy nazwę odcinka. Spotów. Także to zostało. Tego ludzie używali. Śpiewali sobie pod nosem i to, to rzeczywiście nam bardzo pomogło. I tych kampanii z Silkiem było kilka. Każda z nich mhm. była trochę inna, ale yy, za każdym razem odważna, mocno, mocno taka, powiedziałabym, A. nawet oderwana od rzeczywistości reklamowej, bo my tam tak naprawdę nie sprzedawaliśmy wprost żadnego benefitu produktowego, bo nie mówiliśmy, że jest łatwo, szybko Aby. i bezpiecznie, tak? tylko przez humorystyczny, fajny tekst, który trafiał do grupy docelowej, yy, sprzedawaliśmy te... No właśnie tam było kilka kampanii, przygotowując się do tego odcinka, też przypominałem sobie pewne rzeczy i taką pierwszą, którą ja kojarzę... Mhm. Yy, była, nie wiem, czy taka była nazwa kampanii, ale generalnie hajshivo. To Był ten japoński taki styl, to też właśnie z nim było? Czy to, tak, tak, tak. To, 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 tak. to moja ukochana chyba naprawdę. To już, no. była, tak, to już była jedna z kolejnych kampanii, to, 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 to. Która, y, która też jakby no, bardzo mocno oddawała tą ideę, jaką mieliśmy. tak. Czyli to ma być świeże, z humorem, lekkie, y, ale jednocześnie budące fajne skojarzenia, bo Haisiwo kojarzyło się też z starszemu pokoleniu, tak? takich czterdziestolatków. Obecnych, bo, bo to takie mocno do pana Kleksa odwołujące się skojarzenia. No tak, 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 tak. tak. Więc, więc taki był zamysł, tak? Żeby no podobał dobrze, się to... młodym, ale też jednocześnie miało te smaczki, które przemawiają do, do starszej grupy. No wiesz, pan Kleks był jednym z moich ukochanych filmów dzieciństwa, więc wydaje mi się, że idealnie trafiłem akurat tutaj. Ale to był ten rok 2017, gdzie skończyliście już na 13 milionach transakcji mniej więcej, bo to już pokazuje. Nie mam takiej dobrej pamięci, żeby teraz po prostu. Nie, bo to wyjdzie taki ile? bardzo duży właśnie skok, prawda? Gdzie tam, o ile dobrze pamiętam, tam w 2015 jeszcze było tam poniżej miliona, a tutaj taki skok naprawdę. Ten naj, to największe takie to jest... skoki, tak, to był, to był 18-19 rok, wtedy kiedy już się rozkręciliśmy z kampaniami, kiedy do kampanii komersowych dołączyło P2P. Które no, było mega innowacyjnym Znów, produktem. Przelew na numer telefonu. na tak. numer telefonu, na <grym> telefonu, Właśnie, branżowy slang. Tak, przelew na numer telefonu. Nowa usługa, którą właściwie zbudowaliśmy w całości marketingiem własnym, mm. gdzie trzeba było edukować użytkowników, na czym tak naprawdę ta, ta usługa polega. Ona była super cool. My nawet mówiliśmy, że łatwiej jest tą transakcję wykonać niż o niej mówić i wytłumaczyć, tak. Mm -hmm. Na czym ona polega? Również silk, również rapowana kampanie. I tutaj taka przełomowa kampania, która zresztą bardzo była mocno pozytywnie komentowana przez, przez publiczność, przez użytkowników, to kampania z banku do banku, gdzie pokazaliśmy wszystkie logotypy banków i pokazaliśmy w ogóle fizycznie banki mhm. w jednym spocie. Tak? I to było bardzo dobrze dobrane i przez branżę, i przez właściwie szerokie kręgi. Użytkowników ze względu na to, że na co dzień konkurencyjne podmioty, tutaj jakby w jednej kampanii trochę było na zasadzie Blik łączy mm. konkurentów. tak? Blik pokazuje, że jest ponad podziały i bardzo fajnie do tego jeszcze oczywiście ta, ta formuła tego, tego koloru tej innowacji, tego rapu. To jest ry, bardzo ciekawe, bo to jest wciążyła taka... jakby ten, ten wymiar, tak? przelew, bankowość. Finansy. Ciekawe, co mówisz o tym właśnie, że blik łączy, bo ja z kolei miałem takie głębokie przekonanie, patrząc na to trochę z boku, może nie głębokie, ale takie przekonanie, że blik jest trochę w kontrze jednak, komunikacyjnej, ogromnej kontrze do banków, prawda? Że to jest coś innego, to jest coś bardziej cool i takie trochę, no, że blik jest dla tych młodych, świeżych, innowacyjnych, a banki może są, wiesz, niekoniecznie, prawda? Więc... To, to jest tak, yy, nie do końca się zgodzę, yy, ze względu na to, że... Yy, Banki dają nam wiarygodność. To od mhm. początku było bardzo ważne dla Blika. Mówiłam o początku, o tej dystrybucji, tak, czyli mm, o tym, że jesteśmy zakorzenieni w ap apkach bankowych, więc dzięki bankom tak naprawdę budujemy, budowaliśmy swoje zasięgi. Ale też ta wiarygodność, czyli to, że to nie jest jakby kolejna apka, której przekazuje swoje dane, tak? która musi budować zaufanie klientów, tylko to jest narzędzie, które jest w bankach, które jednak cieszą się zaufaniem konsumentów, są takimi instytucjami zaufania publicznego. To bardzo ważne i zauważ też, że my w swoich kampaniach, właściwie do tej pory, cały czas pokazujemy logotypy banków, tak może nie logotypy banków, co ikony aplikacji bankowych. One są. Bardzo rozpoznawalne, właśnie po to, żeby podpierać się cały czas tą, tą siłą i tym takim bezpieczeństwem i, i zaufaniem, które jest po stronie banków. Oczywiście komunikujemy też przez banki, natomiast banki mają wiele priorytetów komunikacyjnych, mają dużo produktów, mają wiele różnych rozwiązań i promowanie blika, jednak musieliśmy wziąć na swoje barki, stąd stąd też kampanie różne. Zobacz, jak sobie na to tak spojrzymy, no to wy przez lata sami z udziałem banków, ale się budowaliście jakby to postrzeganie Blika jako tej usługi właśnie innowacyjnej, trochę innej i tak dalej. Natomiast w tej chwili jest tak, że mam wrażenie, że jak wcześniej mówiłeś, że banki dawały wam wiarygodność, to teraz wy dajecie bankom innowacyjność. Odświeżamy trochę, tak, Dokładnie tak, tak prawda? Tak. Więc jakby to nie jest przypadek, że w aplikacjach bankowych na pierwszym ekranie Aż logo Blika, żeby wygenerować ten kod. To jest jedna z pierwszych funkcjonalności, która się pojawia. Ale powiem Ci nawet więcej. Nie tylko kwestia wizerunkowa jest tutaj, myślę, istotna dla banków, bo jak się spojrzy na aktywność w apce bankowej, to yy, statystycznie około 50% różnych jakby, transakcji wykonywanych to hmm. właśnie transakcji Blikiem w apce bankowej. Czyli też buduje tak, to jest narzędzie aktywacyjne tak. też, tak? bo zresztą to w kontekście rozwoju Blika poza granicami yy, też jako jeden z głównych argumentów dla banków wysuwamy, hmm. tak, że to jest narzędzie, które aktywuje użytkownika aplikacji bankowej i go związuje też z bankiem. Dobra, to idźmy dalej w kolejne kampanie, bo mówisz o, o Silk'u, natomiast taką ikoną nie tylko polskiego kina, ale też ikoną wydaje się reklamy, w tym reklamy Blika jest Tomasz Kot. Jak to się wydarzyło, że Tomasz Kot stał się tak tym, kim jest Marek Konrad dla ING, tym Tomasz Kot jest dla Blika? Tak, nie będzie tutaj tajemnicą, jak powiem, że zrobiliśmy yy, szerokie badania na ten temat, ze względu na to, iż mieliśmy taki dylemat trochę, jak podejść do kwestii komunikacji Blika wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że, że mamy już właściwie zagospodarowany ten młody mhm. segment. Yy, bardzo dużą znajomość marki w tym segmencie, i użytkowanie, i yy, polecanie wszystkie parametry super. Ale zależało nam na tym, żeby rozszerzyć tak grupę docelową, żeby coraz więcej tych użytkowników starszych mm. również z Blika zaczynało korzystać. Baliśmy się tego ryzyka, że jak zaczniemy mówić jakby tylko i wyłącznie do tej grupy, to stracimy tych młodych, przestaniemy być cool. Jednocześnie Blik jest na tyle generyczny, że trudno jakby segmentować komunikację i mówić odrębnie, chociaż robimy to, to mm. do tego może wrócimy później. Mm. Trudno jest segmentować tak generyczny produkt na, na zupełnie odrębne, tak, komunikaty kierowane do starszych i młodszych. Przebadaliśmy no, duże grono twarzy, które mogło nam w tym pomóc, i Tomek Kot jako jedyny tak naprawdę wpisał się w ten brief, że mm, odpowiada na tą potrzebę, jakby jego, nie wiem, zaufania, trochę większej stateczności tej starszej grupy docelowej, jednocześnie bardzo dobrze postrzegany jest przez młodych. Mm. On też ma no, tak olbrzymie możliwości aktorskie i tak potrafi jakby w różnych scenariuszach się pokazać, że jest kul cool zarówno dla jednej, jak i dla drugiej grupy. Nawet patrząc na jego rolę w filmach, po prostu z kameleonem kompletnym po prostu. Więc... Tak, tak, dokładnie tak. Teraz y, na dniach będzie y, wychodzić nasza nowa kampania, która się nazywa Strowki. Mm -hmm. y, może rąbka tajemnicy uchylę. Tomek kod będzie śpiewał z nami, więc wracamy do elementów muzycznych, mocno mm -hmm. muzycznych y, w naszej komunikacji. No jest to mega fajne. Mam nadzieję, że się wszystkim bardzo spodoba. I szacun wielki dla jego umiejętności aktorskich. No ja jestem, no, ja jestem pod wrażeniem kilku, natomiast do mnie też tak bardzo uderzyła ta kampania, bądź kotem płatności, tak, Podajże. i Nie też ze względu na moje nazwisko, być może troszeczkę, ale, ale tak, też uważam, że Tomasz Kot to był strzał w dziesiątkę. Um, a właśnie, to też ciekawe, powiedz mi, czy z twojej perspektywy właśnie były jakieś wyzwania takiego pow silnego powiązania, wiesz, z jednym, chcę celebrytą, ale z twarzą kampanii, no bo de facto zrobiliście z Tomka Kota twarz blika. Wiesz co, yy, i tak, i nie, w sensie rzeczywiście Tomek Kot jest mocno rozpoznawalny, jest z nami teraz, natomiast też staramy się robić różne działania yy, dookoła tych yy, takich mm -hmm. najbardziej widocznych, które, yy, które są robione bez Tomka i też bardzo dobrze performują, mm -hmm. <laughs> mówiąc takim slangiem marketingowym. Natomiast y, taką samą dyskusję mieliśmy przy Silk'u, tak? To dużo mniej, y, tak jak, jak powiedziałam, znana osoba, natomiast bardzo mocno był z nami związany przez, y, no nie wiem, chyba z pięć albo sześć kampanii, tak? Okay. Więc nie zamykamy się na to, żeby, żeby wprowadzać nowe twarze do komunikacji, natomiast y, jesteśmy super zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy teraz z Tomkiem. Tą... Faktycznie udało się to, co powiedziałeś o tym, dlaczego wybieraliście Tomasza Kota, poszerzyć tą grupę i widzicie też wśród użytkowników, użytkowniczek jakby, no, że to grono się, chcę powiedzieć, że się zestarzało, ale nie pokrywacie też tych starszych troszeczkę użytkowników? Tak, tak, tak. Wzrosły nam parametry te takie istotne z punktu widzenia marki użytkowania na tych starszych grupach, chęć do polecania, tak, bardzo istotny wskaźnik, który sobie też monitorujemy w podziale jakby na segmenty jest dużo wyższy niż był na tej, na tej grupie, bo tam jakby rekordy byliśmy oczywiście wśród młodych, którzy mm -hmm. sobie jakby z dnia na dzień, tak jakby z ręki do ręki polecają, polecają blika. Natomiast tutaj ta chęć polecania wzrosła, świadomość marki w tej grupie docelowej, ale też takie parametry wizerunkowe, tak, z czym się kojarzy marka i to, co oni o niej myślą, to też bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie zapracowało, więc jesteśmy, jesteśmy mega zadowoleni. No, w tej chwili mamy. Właściwie na całej grupie szerokiej, no prawie 96% spontanicznej, yy, yy, przepraszam, wspomaganej świadomości, a spontanicznej 75%, tak więc jesteśmy już naprawdę tak wysoko, że dużo więcej się zrobić nie da. Hmm. Celem, yy, celem naszym jest to, żeby tą świadomość na takim poziomie utrzymać i żeby jakby yy, mocno działać na tych parametrach wizerunkowych i polecania, bo to jest to, co jest dla nas teraz istotne. No to polecenie też jest ważne. Ale też w kontekście tego, do czego Blik może służyć, bo jedna sprawa, że klienci będą rozpoznawali, czym jest Blik, a pytanie, czy te scenariusze użycia będą wszystkie dla nich wiadome, prawda? No bo ta płatność w internecie to jest jedno, ale na przykład, jak ja powiedziałem mojej małżonce, że może wypłacić Blikiem z bankomatu pieniądze, no to ona w ogóle była w ciężkim szoku. Jest bardzo aktywnym internetowo użytkow użytkownikiem, prawda? Czyli wiesz, płacenie w internecie, wypłaty, właśnie przelew na telefon ta kampania też Bądź Kotem Płatności też mi się fajnie właśnie pokazywała, takie bardzo konkretne sytuacje tak, życiowe, takie tutorial, Tak, tak, tak to jest mądre. to, że jednak szczególnie w tej, w tych starszych segmentach pokazywanie tego, gdzie można i jak użyć hmm. blika ma super duże znaczenie. I oczywiście wyzwaniem dla marketingowca jest to, żeby to nadal pokazać w taki seksi sposób, tak jak powiedziałeś, że seksi no. marka. No to rzeczywiście to, to jest to wyzwanie. No mam nadzieję, że tutaj nadal nam się uda utrzymać standard tej komunikacji. Zresztą mój zespół marketingu pewnie nieraz gdzieś tam pod nosem sobie na mnie przeklinał, bo ja za każdym razem mówię, pamiętajcie, to musi być cool. To nie może być po prostu dobre, mhm. to musi być rewelacyjne. To musi być coś, co nas mega wyróżnia. To musi być zapamiętywalne, i, i, i tak patrzymy właściwie na każdą propozycję, która gdzieś tam na stole. Im dalej w las, tym trudniej. Im dalej w las, tym trudniej. Ale lubimy wyzwania. Lubicie też nagrody. Tak, Myślę, że to pewnie nie robicie tego dla nagród. Nagrody są tutaj pewnie wynikiem. Natomiast to, co jest fajne, że patrząc też na, na, na to wasze ten, to portfolio, ten dorobek nagród, widzę tam jej. Nagrody, wiesz, takie kreatywne za kreację, ale też przede wszystkim nagrody za efektywność marketingu, w tym EFI, a więc mm. jakby jestem ciekaw właśnie, jak widzisz ten taki, może nie konflikt, ale ten taką właśnie, wiesz, trochę walkę między kreacją a efektywnością, może tej walki wcale nie ma, może to idzie w parze. Wiesz co, no my jesteśmy bardzo mierzalnym biznesem, tak? Właściwie z minuty, na, z sekundy na sekundę wiemy no, yeah. jakby co się dzieje, tak? My monitorujemy transakcje w czasie rzeczywistym, widzimy gdzie, ile, o jakiej wartości y, transakcji użytkownicy wykonują, tak? Więc jakby trudno tutaj mówić o, no, o marketingu tylko i wyłącznie z perspektywy kreacji, tak? I y, y, komunikatu. My bardzo mocno patrzymy na te, yeah. na te wszystkie czynniki takie efektywnościowe. One są w każdym briefie, My mamy cele transakcyjne wiesz, w, jednym, w jednym palcu i rzeczywiście one nam przyświecają. I oczywiście to nie jest tylko tak, że, że mówimy o, o, o transakcjach, a w ogóle nie patrzymy na to, jak się komunikujemy. I nie ma, nie ma też tajemnicy w tym, że to idzie po prostu w parze, tak jak powiedziałeś na początku swojego pytania. Tak? I jedno i drugie jest ważne. jaka dla Ciebie jest najważniejsza nagroda marketingowa? EFI, zdecydowanie. Zdecydowanie EFI. myślę, że tam. Y jest doceniana zarówno forma, jak i treść, zarówno wiesz, efektywność komunikacyjna, jak i biznesowa, mm -hmm. i to jest, to jest na pewno to, co dla nas jest najbardziej istotne. A taka wymarzona nagroda, której jeszcze nie masz, a którą chciałabyś dostać, jest taka? Ja w ogóle nie patrzę na to z tej okay. perspektywy. W sensie nagrodą chyba największą dla nas wszystkich w zespole, i to nas napędza, jest, um, jest to, że rzeczywiście jak mówimy, że pracujemy w bliku, to wszyscy się uśmiechają. W sensie naprawdę mm -hmm. w bliku kocham Blika, i to myślę, że to jest ta nagroda. Fajne. Wiesz, aktorzy też mówią, że oczywiście nie patrzą na nagrodę, ale każdy Oscar chciałby dostać. Wiesz. Wiesz, co tak, tak, nagrody są ważne, to jest olbrzymia przyjemność, ale naprawdę dużo większą przyjemnością jest ten uśmiech na twarzy, jak wiesz, jak, jak, jak wymieniasz Blika jako miejsce, w którym pracujesz i to, że, że ludzie mówią: tak, super, używam, polecam. W ogóle, jak to jest, że Blika jeszcze nie ma za granicą, więc to wiesz, to są. To jest nagroda. No właśnie, jak to jest, że Blika nie ma za granicą, bo to już nie do końca prawda. Znaczy, to już nie jest. Do końca tu jeszcze trochę prawda, ponieważ jeszcze nie macie takiej rozpoznawalności jak w Polsce. Ale Blink bardzo mocno, czy spółka wyszła za granicę? Jakbyś mogła dwa słowa o tym więcej powiedzieć. No tak, jesteśmy od ponad dwóch lat z transakcjami Blink Contact, z tymi zbliżeniowymi za granicą. Bo no można, dzięki Mastercardowi. Tak, dzięki współpracy z Mastercardem i też jednocześnie, który został naszym udziałowcem. Mamy możliwość udostępnienia naszym użytkownikom transakcji zbliżeniowych na całym świecie. W każdym terminalu, tam gdzie można płacić kartą, więc to, to rzeczywiście jest tak, że jesteśmy za granicą. Ograniczenie jest takie, że to na razie tylko dla użytkowników, którzy mają konto w Polskim Banku. tak? To jak po grecku jest co zapłacić bigiem? Jezu, nie pamiętam. <grym> ale była taka reklama. Była teraz niedawno. <grym> była i bardzo dobrym, dobrym echem się odbiła. A złapałeś mnie, nie, nie pamiętam. To stres przed kamerą. Fajnie. Ja nie jestem w stanie powtórzyć, ale także... Także, także tak, blik zbliżeniowy za granicą. Sto kilkadziesiąt krajów, w których, mhm. w, których w tej chwili użytkownicy tych transakcji blikiem już wykonali naprawdę, naprawdę sporo i duża dynamika wzrostu, bo blik zbliżeniowy w ogóle chyba ma 50% wzrostu teraz miesiąc do miesiąca. Także to taki fajny o. nowy produkt. I to nie nasze ostatnie słowo, oczywiście, bo już też nie raz jakby w naszej komunikacji takiej. Nazwy topiarowej, mówiliśmy o tym, że mamy duże ambicje i chcemy eksportować Blika mm. za granicę. Pierwsze kroki już wykonaliśmy. Przejęliśmy spółkę na Słowacji. To, co jest super fajne, to to, że jeszcze w tym roku, w ostatnim kwartale, planujemy już produkcyjne transakcje Blikiem w e-commerce tam, właśnie na słowackim rynku. To będą... warto uzupełnić, że słowacki rynek, czyli strefa euro, daje wam otwarte drzwi do strefy euro per se, więc to tak, jest, tak, rozumiem tak, taki pilotaż tylko. Dokładnie, to jest pierwszy kraj, to jest strefa euro, to jest duża ambicja, bo jednocześnie też pracujemy nad takim projektem, którego nazywamy roboczo właśnie Blik Euro, czyli rozliczanie transakcji płatniczych w euro. I tutaj już jakby nie związujemy się z żadnym krajem, tylko to ma być system europejski oparty na systemie Target. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo to technikalia mocno niemarketingowe. Natomiast to jest ta największa ambicja. 2024 to ten moment, kiedy pewnie o tym będzie głośniej na razie mocno koncepcyjnie nad tym pracujemy. No i jest jeszcze Rumunia, w której czekamy na zgodę regulatora, żeby hmm. zacząć jakby pracę nad rozwijaniem systemu też w Rumunii. Super ekscytujące. Ciekawe, jak to będzie bliknąć po angielsku. Blik it to mi? Myślę, że it to me. To jest... Marka z nami zostanie. To jest, to jest jakby to... decyzja, której jesteśmy pewni. Jesteśmy mocno przywiązani do blika. Ona też jest e, uniwersalna. Nie jest, mm -hmm. jest polska, jest czytelna, jest łatwa do powtórzenia w każdym języku. Więc e, ma też swoje znaczenie, tak? W, w angielskim, co ma duże znaczenie, mamy domenę blik.com, o którym zresztą walczyliśmy kilka lat. E, więc, e, więc dobre pole do tego, żeby zacząć. Ciekawe, może porozmawiajmy sobie właśnie o tej ekspansji, bo no, jesteście jedną z tych marek, która bardzo. Nie tylko wydaje mi się, że ma dużą ambicję, ale ma też podstawy do tego, żeby faktycznie no, zaistnieć na tym rynku. Taką marką drugą, też wydaje mi się, sztandarową dla Polski jest InPost. Mhm który też zdecydował się na zachowanie marki swojej, tak? Znaczy, jak byłem teraz na urlopie Wielkiej Brytanii, to normalnie koło Lidla są paczkomaty impostu i cała komunikacja jest z użyciem słowa impost. I oni z kolei ewidentnie chcą zawłaszczyć tą taką domenę nazewnictwa właśnie związaną jeżeli zamawiam do paczkomatu, to just put it to tak, 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 Impost. Tak, tak, Impost. To... I też mają dobrą markę, w sensie, że tak. ona też jest uniwersalna, też brzmi dobrze właściwie czy we Francji, tak? Czy, czy hmm. w UK-u, więc to... To dobry benchmark i dobry partner do tego, żeby za granicą działać i rozwijać nasze, nasze rodzime biznesy. A jak to widzisz? Myślisz, że będziecie w stanie powtórzyć taką agresywną strategię marketingu bezpośredniego w skali europejskiej? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, na które nie da się chyba odpowiedzieć w taki oczywisty sposób, bo mhm. to mimo wszystko będzie zależało od rynków. Już wiemy, że jesteśmy na zupełnie innym etapie niż byliśmy w Polsce, więc też to będzie wymagało zupełnie innej komunikacji. Tak, jest dużo większa konkurencja, są lokalne systemy, mhm. są inicjatywy paneuropejskie, więc myślę, że przyjdzie nam się mierzyć też zupełnie innym wyzwaniem. Natomiast liczymy bardzo mocno na współpracę z bankami. I to jest myślę to, co wyróżnia Blik versus inne rozwiązania mhm. płatnicze. tak? Że to jesteśmy zakorzenieni w bankowości, jesteśmy integralną częścią APEC. Tego nie chcemy zmieniać. Oczywiście jesteśmy gotowi na rozwiązania stand alone. Natomiast, natomiast tak by definition z definicji chcemy, chcemy jednak, żeby to, to zostało strategicznie tak jak jest w Polsce. Czyli... Czyli w aplikacji bankowej. Tak. I tutaj liczymy na to, że ten, ten pierwszy krok, to, to takie wejście na rynek, będzie dużo prostsze w momencie, kiedy to, to będzie z bankami. Wyobrażam sobie, że duże grupy bankowe, pewnie jakiś liderzy na danym rynku, po prostu pomogą Wam w zdobyciu tej rozpoznawalności. Myślę, że będzie to wspólna komunikacja. My też od drugiej strony, jakby o tej sieci akceptacji, o której już mówiłam, mamy wielu zagranicznych partnerów, w sensie już Dobra. w tej chwili współpracujemy z. Tak zwanymi integratorami płatności, y, którzy mają zasięgi mhm. europejskie, więc y, automatycznie też mamy sieć akceptacji na, na sklepy, na merchantów, tak zagranicznych, więc potrzebujemy właściwie tylko banków do tego, żeby móc y, zacząć te transakcje realizować. Tak to i, Zalando wszystko będzie i, I najprawdopodobniej, zresztą tak podobnie było też akurat hmm. w tym wymiarze w Polsce, że zaczęliśmy szeroką komunikację z Allegro. wybraliśmy jednego dużego no tak. partnera z dużym hmm. zasięgiem rozpoznawalnego, który pomógł nam, jakby zbudować to zaufanie do marki i popularności. Te pierwsze y, wykorzystania blika, tak? hmm. te pierwsze transakcje, które później już łatwiej było powtórzyć w każdym innym kanale. To tak samo chcemy zrobić. Tu mamy takich partnerów jak Amazon, tak? Właśnie Zalando, mamy Ubera, mamy Netflixa, tak? No dużo takich brandów, które są międzynarodowe, znane, rozpoznawalne, które już mają Blika, mhm. więc, więc będzie myślę dużo w tym wymiarze prościej. No myślę, że będzie ciekawa konkurencja, no bo jak mówisz, to no jest gra, w której nie chcecie grać typu fintechy, właśnie, nie wiem, no na przykład patrzę na komunikację klarne. Też w ogóle swoją drogą dosyć podobna do blikowej, znaczy w, na podobnej emocji gra, bym tak, powiedział, tak, tak, tak. te słynne reklamy z rybkami, to myślę, że spokojnie blik mógłby taką reklamę zrobić, natomiast no oni grają jednak kontrabanki, prawda, obok banków, mm -hmm. myślę, że to może być wasza mocna strona, ciekawe, ale czy czujecie jakiś taki związek emocjonalny z Klarną właśnie, czy to... No i my postrzegamy Klarno jako konkurenta ze względu na to, że rozwijamy swój produkt, który ma być wprost konkurencyjny do Klarny. Nasz własny blik płacę później, który już za chwilę ujrzy światło dzienne we współpracy z Bankiem Milenium. Czekamy na to z niecierpliwością. Trochę jesteśmy dumni też z tego produktu. Transakcje są w tej chwili testowane, wiem, mieliście swój w tym udział, za to bardzo dziękujemy, doceniamy. Także czekamy na to i myślę, że jak tylko dołączą kolejne banki, to będziemy budować własny produkt i bardzo liczymy na to i wierzymy w to, że popularność blika pomoże nam jakby zagospodarować ten segment rynku. W Polsce, jasne? ale też da nam jakby mocny start za granicą, bo jak się okazuje, jak rozmawiamy w ogóle o bliku za granicą, to bardzo duże zainteresowanie budzi właśnie BNPL. Nawet BNPL, czyli tam płatności odroczone, pfu, nie odroczone tylko... Buy tak, no pay dobrze. later, My odroczone, tak. Bardziej nawet niż takie po prostu płatności w e commerce czy... To to jest duży boom w tej pracy. chwili na to... Powiedziałaś się Europa. Natomiast moje dobre źródła donoszą, że nie patrzycie tylko na rynek europejski, tylko macie też ambicje na przykład związane z rynkiem afrykańskim. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Wiesz co, to jest tak, że było dużo rozmów strategicznych na ten temat i rzeczywiście zainteresowanie, jakby spoza Europy jest ogromne, Blik w tej chwili jest w branży, można powiedzieć tak, Bo może nie wśród konsumentów, natomiast w branży bardzo mocno rozpoznawalny i. To już nie tylko z Afryki, ale ze wszystkich stron świata przychodzą do nas zapytania o naszą technologię, o współpracę, o to, jak można wspólnie coś zrobić. Natomiast ze względu na to, że my dużo zainwestowaliśmy w tej chwili w te dwa kraje, w których zaczynamy, w Europę i Słowację, i w ten wspomniany przeze mnie wcześniej blik euro, mhm. koncentrujemy się na razie Doktor. na Europie. I to jest to, co chcemy zrobić. Chcemy to zrobić dobrze, a później wrócimy do rozmów i do zastanawiania się, czy chcemy eksportować blika, blika dalej. Także Europa jest naszym priorytetem w tej chwili. Bo Afryka jest super ciekawa, jeżeli chodzi o technologię mobilną i bankowość mobilną. W pewnym sensie można powiedzieć, że by pionierami. Rozwiązanie, które MPESA tam robiła, przelewy SMS-em, to kosmos w Europie. Tak, tak, tak. Tam jest olbrzymi potencjał, też trochę inny rynek, bo tam właściwie na telekomach się bardziej opiera niż na tak. bankach. Um, ale, no, tylko przejdzie. Mamy olbrzymie ambicje. Też tutaj w Europie jest naprawdę duży potencjał. E-commerce, ogromny rynek, pomimo konkurencji, jaka gdzieś tam się mm -hmm. szykuje na tym paneuropejskim rynku, to myślimy, że potencjał mamy nadal duży na to, żeby unikowe myśl... grony budować. A jak w kontekście tego potencjału ty widzisz rolę CMO w takiej firmie jak Wy? I w ogóle bazując na to, jak, jak mogłabyś zdefiniować taką rolę, którą CMO w tej chwili pełni firma? No to jest pytanie chyba, które sobie wszyscy zadają w tej chwili, tak branżowo, szczególnie w, w tych takich nowoczesnych branżach, mm -hmm. tak? I, I cyfrowych, technologicznych. Myślę, że ta rola będzie rosła ze względu na to, że ona jest wielowątkowa. To już nie jest tylko o komunikacji. To jest bardzo mocno o danych. To jest mm. ten taki modne słowo data-driven marketing, tak? Czy nawet real-time marketing, bo tak naprawdę kto szybciej zareaguje na to, co gdzieś tam z danych wyczyta, tym tym lepiej i w tym kontekście ta, ta rola CMO to jest zarówno w kategorii innowacji, tak i poszukiwania jakby nowych rozwiązań dla, dla produktu. To jest też olbrzymia rola w budowaniu customer experience, szeroko pojętym, tak, od produktu poprzez punkty styku. To jest też rola w komunikacji wewnętrznej, tak, w momencie, kiedy organizacja rośnie, więc wielowymiarowa. Bo można by naprawdę dużo o tym mówić pewnie w odrębnym podcaście. No właśnie, bo my dużo temat. mówiliśmy o komunikacji, ale sama wspomniałaś na przykład, czy nie wiem o którym produkcie chyba przelewę na telefon, mm. że tam naprawdę marketing odegrał kluczową rolę w ogóle w zdefiniowaniu tego produktu i wykreowaniu go, prawda? Więc to, ja myślę, że wiele film postrzega marketing jako taką tubę komunikacyjną, która tylko mówi do rynku, a to... Tak naprawdę może, powinno działać dwie strony. Tak, tak. No akurat Rozmiesz. ten nasz marketing, właśnie, oczywiście komunikacja jest widoczna, mm. ona jest taka fajna, cool, kolorowa, sexy, rozpoznawalna, więc przez tą perspektywę się postrzega, ale dla mnie ten marketing jest tak naprawdę bardzo szeroki to bardziej nawet w kontekście rozwój biznesu, taki z orientacją mm. marketingową, niż tylko niż tylko sam marketing, bo my tu o marketingu mówimy w kontekście pozycjonowania blika na paywallach, tak? Na paywall, czyli tam, gdzie się wybiera metodę płatności, czy pozycjonowania blika przy, przy kasie w punkcie fizycznym, tak? To tam też się rozgrywa walka, tak? Między metodami płatności i tam ta pierwsza pozycja ma kluczowe znaczenie. My też taki ruch zresztą bardzo strategiczny współpracy z agentami rozliczeniowymi wykonaliśmy bardzo szybko, tak? Żeby sobie jakby dobrze spozycjonować mhm. blika na na payrollach, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie był super szeroko rozpoznawalny, to jest też współpraca bezpośrednia z punktami sprzedaży, tak? z merchantami. To, to jest praca z Zalando, to jest praca z Netflixem, to jest praca z Uberem o tym, jak, mm. nad tym, jak będzie wyglądał blik, w którym momencie się pokaże w tym całym łańcuchu tak dokonywania transakcji i jego skracania, tak? bo, to, bo to na tym polega. Tak? Znaczy, bardzo fajnie definiujesz tą rolę, tym bardziej, że to jest u was o tyle ciekawe, że no, wy macie dwuosobowy zarząd, pokrywacie de facto cały biznes. To jest dosyć nietypowe rozwiązanie, muszę powiedzieć, ale też daje no bardzo dużo Tobie i odpowiedzialność jednocześnie też. To jest super. Ja się mnie to rzeczywiście kręci i bardzo, bardzo, tak, wiesz, motywuje do tego, żeby patrzeć szeroko, tak, nie patrzeć tylko i wyłącznie na, na perspektywę komunikacyjną, ale właśnie na to, czego my chcemy jako biznes, tak? gdzie chcemy, żeby nasz produkt był, jak ma być postrzegany, jak ma go klient odbierać, jakie są nasze ambicje, wiesz, mówi się o płatnościach, że one mają być seamless, tak, my w tej chwili jeszcze jakby mamy widoczne te kroki, tak. mamy markę. Ale cały rynek zmierza do tego, żeby tą płatność ukryć, żeby ona właściwie tak. wiesz, była jeszcze mniej bez, bezbolesna tak? niż jest teraz dla użytkownika. Więc, więc to są wszystko bardzo um, takie istotne decyzje strategiczne. Tak? To jak, um, jak budować produkt w tak szybko zmieniającym się technologicznym świecie. Właśnie, powiedziałeś technologicznym świecie. Jakie myślisz będą technologiczne wyzwania przed branżą hmm. stawać w tej chwili? I nie mówmy tylko o J&A, chociaż możemy też. No właśnie, to jest tak, że wszyscy o tym mówią i myślę, że będą mówić przez najbliższe przez najbliższe lata, ale na pewno na pewno mądre wykorzystanie narzędzia, jakie daje sztuczna inteligencja. Mądre w wielu wymiarach, tak, w sensie odpowiedzialności społecznej, mhm. praw autorskich. Wiesz, tego, jak daleko możemy sięgnąć tak w, mhm. w budowaniu swojego biznesu. Jednocześnie. Mocno y, oparte też na analizie. Tak? W sensie, tak jak powiedziałam, akurat nasz biznes jest taki w każdym wymiarze policzalny tak? i to, to jest super istotne. My mamy, siedzimy właściwie na wiedzy, patrząc na, na nasz udział rynkowy w e-commerce. Tak? W niektórych, u ag niektórych agentów rozliczenia 80% rynku, ale w tak średnio może 60% w tej chwili. No to widzimy y, tak duży kawałek rynku, że jesteśmy w stanie wychwytywać wszystkie trendy, tak? jak no które dokładnie. branże, które branże, mówiąc kolokwialnie, dołują, których idzie dobrze, tak? gdzie należy się martwić, które należy wspierać. To było widać bardzo dobrze przy pandemii, tak? jak, jak, jak szybko transakcyjność, jaką my obserwowaliśmy, dawała tak naprawdę obraz nastrojów społecznych i to widać cały czas. Teraz mm -hmm. mówimy o kryzysie, mówimy o tym, jak wojna na Ukrainie wpłynęła na biznes, tak? My to widzimy z dnia na dzień. W sensie transakcje w danym kanale wygasające właściwie z dnia na dzień. A tak? ile transakcji było podczas naszej rozmowy? Pewnie dałoby się to policzyć. Wiesz co, teraz to są naprawdę i 1,2 miliarda, zdaje się, czy tak? było 1,2 miliarda było w zeszłym roku, teraz miliard w tym roku był po sześciu miesiącach? Na koniec sierpnia. Na koniec sierpnia to był miliard transakcji. Ja yes. pamiętam, jak przychodziłam do Blika, to było um, kilkadziesiąt tysięcy transakcji y, tygodniowo, a teraz jest ich pięć milionów dziennie. Ale czy faktycznie jest tak, że COVID i pandemia i ten boom e commerce tutaj chyba bardzo mocno też wpłynął na wasz biznes, tak? Tak, przyspieszył, tak tak. W tym, mhm. w tym sensie przyspieszył, że przeniósł się częściowo biznes do, do e-commerce'u, natomiast no, e-commerce tak i tak rósł bardzo dynamicznie, tak? Więc to, um, to jest to, ale um, jakby nie mówiąc tylko o e-commerce, to co w tej chwili obserwujemy, co jest bardzo fajne i zaskakujące super dynamicznie rośniemy też w posach, czyli w fizycznych punktach sprzedaży. Mhm. Nawet się zastanawiamy wewnętrznie, z czego to wynika, bo oczywiście bardzo mocno komunikujemy blika C, czyli tego blika zbliżeniowego, mm. blika contactless. Stąd ten, ta nazwa krótka blikce. Natomiast e, przez to, że mówimy bardzo mocno o bliku e, i o płatnościach blikiem w punktach stacjonarnych, okazuje się, że ludzie też płacą blikiem z wykorzystaniem kodu dużo częściej niż, niż to robili wcześniej. I ta kategoria, która nie była jakby taką naszą, e, pierwszą kategorią, tak, wspieraną, bo ten e-commerce był priorytetem, bardzo dynamicznie rośnie, wręcz szybciej niż się spodziewaliśmy. Mogę powiedzieć, dlaczego między innymi to jest oczywiście pewnie niszowe, ale Mój starszy syn jeszcze jest, dopiero skończył teraz 13 lat, więc nie mogłem mu do końca dać takiej pełnej karty mhm. bankowej. Więc on ostatni rok to bardzo często tak już mu się skończyła tygodniówka, którą dostał w papierze, dzwonił tata Dajkot. No tak. Ja mówię, jak tutaj, to stoi właśnie przy sklepie stoję w kolejce. <laughs> Także to powiem ci, że to, myślę, że kontrybuował do tej liczby transakcji dosyć mocno. Tak, tak, tak. To a propos to jest... tych use case'ów, o których mówiliśmy, które tak. należy pokazywać, to właśnie dziecko, rodzic i podawanie kodu to jeden z takich klasyków, które, który bardzo mocno się rozprzestrzenił. Podpisuje się pod tym zdecydowanie. No właśnie, czyli, czyli mówisz, że co, że technologicznie, no to. Ten real-time marketing, w ogóle obserwowanie danych, być może budowanie w ogóle w różnych biznesach nowych linii biznesowych w oparciu o dane. Tak? Część wiem, że płatników na przykład waszej, no, w tym waszych udziałowców typu mhm. Mastercard no, wybudowało części konsultingowe w oparciu w ogóle o swoje dane. Bo faktycznie są w stanie zbudować bardzo silne zrozumienie rynku. Tak, my do tego podchodzimy na razie bardzo... Tak, ostrożnie, ze względu mm -hmm. na to, że jednak jesteśmy też na styku z bankami, banki są naszymi udziałowcami, te, te dane są danymi wrażliwymi mm -hmm. z perspektywy banków w ogóle, więc nie dzielimy się jakoś bardzo szeroko tą wiedzą związaną z transakcyjnością, chociaż naprawdę jest to morze wiedzy i można by sobie wyobrazić to, iż skrzyżowana z taką wiedzą, jaką ma Impost, czy z taką wiedzą, jak ma Allegro, daje po prostu olbrzymi, um, olbrzymią bazę wiedzy dotyczącą e-commerce w Polsce, także najbardziej ja my tu mówiłem o innych CMOsach, prawda? Że bardzo często dane, które organizacje mają, mogą być naprawdę bardzo ciekawymi pomysłami do tworzenia jakby nowych biznesów. Nowych kompletnie. linii biznesowych, nowych, biznesowych. nowych rozwiązań, tak. tak. Tak, zdecydowanie tak. A jeszcze jakieś wyzwania widzisz? Czy no, my to? cały czas jeszcze mamy wyzwania na polskim rynku. O jednym wspomniałam, to jest ta płatność odroczona, mhm. tak? Tutaj rzeczywiście musimy, że tak powiem, rynek doganiać, bo takie rozwiązania na rynku już są i tutaj liczymy na to, że uda nam się Mm, z nimi wygrać. Krótko mówiąc, mając tak silną i mocną markę, natomiast jeszcze mamy też produkt, który czeka cierpliwie w kolejce, bo to wiadomo, że też trzeba patrzeć na priorytety biznesowe, czyli płatności powtarzalne, rekurencyjne, które, na które jest tak naprawdę olbrzymie stanie z rynku ze strony merchantów, tak? No tak. bo to zdecydowanie ułatwia tą relację z klientem tak? wszelkiego rodzaju płatności, takie za usługi, za rachunki które są w cyklach miesięcznych powtarzalnych dużo łatwiej tak? wykonywać, mhm. rozliczać w momencie, kiedy to jest zautomatyzowane. Więc to, to też jest olbrzymi kawałek rynku, którego jeszcze nie mamy. Tam oczywiście blik jako jednorazowa płatność istnieje i ma bardzo mocny udział, ale chcemy, chcemy o ten rynek też zawalczyć. Tam jeszcze ciekawa jedna rzecz była, to jest kontekst płatności publicznych. Prawda, czyli płacenie podatku. Oj tak, no jest, zapomniałam o tym. To tak, jest maszec, to mega jest ciekawe, też. szczerze mówiąc. To jest też kolejny rynek. Tutaj wiesz co, wyzwanie jest przede hmm. wszystkim takie, że bardzo dużo tych rozwiązań to jest miasto po mieście. Hmm. Że tu nie ma jakby centralnego rozwiązania, tylko te podatki są jednak płacone jakby w okręgach, tak zwanych tak, więc tutaj praca z województwami, ale gminami. W stanie ale robimy to. tą robimy. rewolucję, którą zrobiliście blikiem w płatnościach do podatków urzędów to myślę, to się dzieje. Bo kochają was dzieje. wszyscy. To się dzieje. Kolejne miasta są już w procesie przyłączania, więc mm -hmm. tak. Kolejna nieprzyjemna czynność, płatność za podatki, będzie tak bardziej Nie mogę się <laughs> tych reklam... łatwa, prosta. Nie tak, mogę się tak, tych dzięki reklam za... tak. Monika, słuchaj, no, wielkie dzięki za rozmowę. No mówię, no, ja akurat, dla mnie to bardzo ważna rozmowa, bo po pierwsze jesteśmy zaangażowani też biznesowo w ten wasz jeden z produktów BNPL, ale też po prostu jestem fanem i i nie ukrywałem tego nigdy, że jestem wielkim ambasadorem marki Blik, Bardzo zarówno wśród moich znajomych, jak i rodziny i tej starszej części rodziny, któremu muszę powiedzieć, że moja mama korzysta, uwielbia, A więc ja tylko Super. mogę trzymać kciuki. No i też mam nadzieję, że wiesz, że porozmawiamy sobie w przyszłości też o tych, nie wiem, ocenimy na przykład sobie za rok właśnie, jak te, te elementy technologiczne, właśnie AI, jak te, tego typu rzeczy wpływają na pracę marketingowców i jak tworzyć w ogóle zespoły marketingowe, które będą miały i tą kreatywność, i tą skuteczność, i technologię w sobie. Super. Przyjmuję wyzwanie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki również.